Zadanie trzecie. Ile dekagramów waży kostka masła? Ile to kilogramów? Ile kostek waży razem 1 kilogram? Zacznijmy od obliczenia, ile dekagramów waży kostka masła. Z rysunku wiemy, że kostka waży 200 gramów. Żeby przeliczyć to na dekagramy, wystarczy naszą wartość podzielić przez 10, czyli przesunąć przecinek o jedno miejsce w lewo. 200 gramów to 20 dekagramów. Obliczmy, ile to kilogramów. Żeby przeliczyć 20 dekagramów na kilogramy, muszę to podzielić przez 100, czyli przesunąć przecinek o dwa miejsca w lewo. I mam 0,2 kg. Zostało nam jeszcze obliczenie, ile kostek waży 1 kg. Żeby to obliczyć, podzielę 1 kg przez masę jednej kostki masła, czyli 0,2 kg. I mam 5. Zapiszmy odpowiedź. Kostka masła waży 20 dekagramów, czyli 0,2 kg. 5 kostek masła waży 1 kg. Gotowe zadanie rozwiązane, a ja zapraszam do dalszej wspólnej nauki.